Sobór Powszechny Watykański II, w znanym skrócie Watykanu II, był najważniejszym wydarzeniem w dziejach katolicyzmu od czasów Soboru Trydenckiego, który stanowił reakcję na różne XVI-wieczne reformacje protestanckie. W kolejnych czterech stuleciach świat poważnie wstrząsnął Kościołem Katolickim. Rozmaite europejskie oświecenia, rewolucja francuska, XIX-wieczny szturm władz świeckich na papiestwo i kościół, trzy totalitaryzmy, dwie wojny światowe, zimna wojna i dekolonizacja wywołały daleko idące konsekwencje. Ale patrząc ze środka siedliska wiary, trzeba stwierdzić, że żadne wydarzenie katolickie od Soboru Trydenckiego nie wywarło na światowy katolicyzm tak dramatycznego wpływu jak Sobór Watykański II. I w zasadzie też żadne nie było tak kontrowersyjne. Po upływie 60 lat od uroczystego otwarcia, w dniu 11 października 1962 roku, wymowa Soboru Watykańskiego II rodzi polemiki, niekiedy ostre, w całym światowym kościele. Niektórzy współcześni katolicy, już nie tylko zniechęceni ludzie starsi, lecz także mocno zaangażowana młodzież, Twierdzą, że Sobór był fatalnym ustępstwem na rzecz nowoczesnego świata, który należy odrzucić lub skrycie pogrzebać. Z kolei znaczna część niemieckojęzycznego świata katolickiego wydaje się myśleć, że duch Soboru Watykańskiego II był zaproszeniem do wynalezienia katolicyzmu na nowo jako jeszcze jednej liberalnej denominacji protestanckiej. Słuchasz właśnie fragmentu książki. Uświęcić świat najważniejsza spuścizna Soboru Watykańskiego II. Autor George Weigel. Zamówię na stronie wydawnictwa Esprit link w opisie. W Niemczech i gdzie indziej wybitni katolicy, wykładowcy, akademicy postrzegają Sobór jako nieszczęśliwy kompromis, który nie zdołał zrealizować swoich wielkich obietnic. W przeciwieństwie do tego, młode i energiczne kościoły lokalne z obszaru Afryki Subsaharyjskiej uważają Sobór Watykański II za wielkie błogosławieństwo, mania, karta ich ogromnego wzrostu. Są to argumenty na poziomie makro. Pod nimi zaś kryją się praktyczne problemy codziennego katolickiego życia, z którymi ludzie kościoła regularnie się zmagają. Jak katolicy powinni celebrować mszę świętą, aby kult, w którym uczestniczą wzbogacał ich życie i uzdalniał do misji? Co katolicyzm ma do powiedzenia w sprawie rewolucji seksualnej i erozji rodziny na całym zachodzie? Jak przekazywać wiarę przyszłym pokoleniom i co dokładnie ma być przekazywane? Co, jeśli w ogóle cokolwiek, zraża katolika do kościoła? Jaka jest odpowiedź katolicyzmu na będące przedmiotem sporów zagadnienia społeczeństwa, kultury i życia publicznego, i kto się wypowiada w tych sprawach w imieniu Kościoła? Jak ma wyglądać leczenie Kościoła z zarazy nadużyć seksualnych kapłanów, jego reforma oraz przynoszenie uzdrowienia i oddawanie sprawiedliwości ofiarom tych ciężkich grzechów i przestępstw? Dla wielu osób. Z większością kardynałów elektorów na konklawę w 2013 roku włącznie debatę na temat czego nauczał Sobór Watykański II i jak to nauczanie należy wcielać do praktyki duszpasterskiej kościoła rozstrzygnęły pontyfikaty Jana Pawła II i Benedykta XVI. Jednak wiele dawnych pytań i kontrowersji dotyczących Soboru powróciło na powierzchnię życia katolickiego w czasie pontyfikatu papieża Franciszka. Od chwili, kiedy wieczorem 13 marca 2013 roku nowo wybrany argentyńsko jezuicki papież wyszedł na lodzie błogosławieństw bazyliki watykańskiej, powitał tłumy na placu Świętego Piotra, odnowienie się tych sporów przy niejednej okazji podniosło temperaturę debaty katolickiej powyżej punktu wrzenia. Taka sytuacja nie jest zdrowa. Kościół katolicki, bezustannie debatujący co Sobór Watykański II miał na myśli, jest kościołem pozbawionym siły do głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa i wycofanym ze służby wobec coraz to bardziej podzielonego ponowoczesnego świata. Konieczne jest ponowne spojrzenie na cele Soboru oraz nowe spotkanie z jego nauczaniem. Świat chrześcijański się skończył. To, co jeszcze pozostało ze świata chrześcijańskiego po tym, jak kataklizm rewolucji francuskiej zdruzgotał stary porządek w Europie, zostało zdekonstruowane kulturowo przez humanistów ateistycznych, przez Darwina, przez historyczno-krytyczną metodę interpretacji tekstów starożytnych, przez osiągnięcia fizyki i astronomii, które przekształciły poczucie miejsca ludzkości w kosmosie, oraz przez różne szkoły psychiatrii, w tym zwłaszcza freudyzm. To, co pozostało z chrześcijaństwa politycznego po rewolucji francuskiej, zostało w dużej mierze rozmontowane przez różne formy XIX-wiecznego antyklerykalnego sekularyzmu w Europie. Później zaś Wielka Wojna zadała ostateczny cios. Kościół katolicki stał teraz wobec wyzwania, jakim było głoszenie Ewangelii Jezusa Chrystusa w świecie po Passendale i Verdun, po Guagu i Hołodomorze, po Auschwitz, Treblince i Ravensbrück po rzezi Nankinu i bombardowaniach Rotterdamu, Londynu, Drezna, Tokio, Hiroszymy i Nagasaki. Ludzkość nie nabrała dojrzałości, jak głównie przepowiadali świeccy prorocy XIX-wiecznej kultury wysokiej. Cywilizacja niebezpiecznie przybliżyła się do samospalenia i wciąż może je popełnić w wojnie jądrowej, która będzie kresem nie tylko wszystkich wojen, ale też samej ludzkości. Świat chrześcijański się skończył. W swoim europejskim centrum katolicyzm i szerzej chrześcijaństwo utraciło lojalność, zarówno intelektualistów, jak i klasy robotniczej. Proces ten rozpoczął się w XIX wieku, jeśli nie wcześniej. Katastrofy nowej wojny trzydziestoletniej nie przyciągnęły jednak z powrotem do kościoła osób zrażonych do religii. Niezadowolenie okrzepło i wywołało przerzuty. Pierwiastki starej XIX wiecznej wrogości antyklerykalnej przetrwały w pewnych kręgach intelektualnych i politycznych, a Kościół był ciężko prześladowany po II wojnie światowej przez reżimy komunistyczne. Natomiast w Europie Zachodniej, gdzie chrześcijaństwo i katolicyzm przez długi czas wydawały się najmocniej zakotwiczone, do połowy XX wieku problem polegał mniej na jawnej niechęci, a bardziej na religijnym i duchowym znudzeniu. Wydawało się, że dusza naturalnie skłaniająca się niegdyś do Boga Biblii i chrześcijaństwa uschła. Więc jak na nowo rozpalić ów ludzki instynkt transcendencji, kontaktu z rzeczywistością większą i szlachetniejszą od nas? Czy też instynkt ten został u ogromnej liczby ludzi zduszony wskutek dziejowych katastrof nowej wojny trzydziestoletniej? Jak ludzie mogą słyszeć głos Boga w świecie po Auschwitz? Jak ci, którzy utrzymują, że słyszą owo słowo objawienia, mają wiarygodnie się dzielić tym przekonaniem z innymi? W połowie XX wieku takie pytanie przyciskały do muru katolickich przywódców i myślicieli, którzy pojęli naturę kataklizmu przeżytego przed chwilą przez ludzkość. Świat chrześcijański się skończył. Katolicyzm nie zniknął. W niektórych miejscach zrujnowanej Europy, a jeszcze bardziej w Ameryce Północnej, która nie poniosła strat materialnych wywołanych wojnami światowymi, katolicyzm wydawał się kwitnąć. Ale rozkwit ten wyglądał teraz jak ostatnie migotanie światła wyczerpanego chrześcijaństwa. Świeca miała wkrótce zgasnąć, i głębsze umysły wyczuwały, że to nastąpi. W latach 50. XX wieku, a może nawet wcześniej. Ludzie ci widzieli, że symbiotyczna relacja Kościoła i władzy politycznej, która zaistniała za panowania cesarza Rzymu Konstantyna, załamuje się, nawet jeśli na intensywnie katolickich obszarach, takich jak Quebec, Irlandia, Hiszpania, Portugalia czy Bawaria, wciąż się utrzymywała w tej czy innej postaci. Rozumieli, że powojenne obyczaje społeczne z czasem przestaną już sprzyjać przekazywaniu wiary Kościoła i osłabią jego nauczanie o prawym życiu atmosfera kulturowa, już pełna toksyn, miała się stać jeszcze bardziej wroga wobec Boga Biblii i biblijnego poglądu na osobę ludzką. Tym, którzy odziedziczyli katolicyzm jako tożsamość etniczną czy narodową, ale nie doświadczyli osobistego nawrócenia do Chrystusa i Kościoła, groziło wewnętrzne spustoszenie duchowe. Jednym z pierwszych oczekujących na koniec świata chrześcijańskiego był 31-letni bawarski teolog, który właśnie uzyskał habilitację uprawniającą go do otrzymania katedry uniwersyteckiej. Nazywał się Józef Ratzinger. W październiku 1958 roku w miesiącu śmierci papieża Piusa XII, który pozostawił po sobie Kościół nadal postrzegany przez wielu jako stabilny, energiczny, niezachwiany, a nawet niewzruszony, ksiądz Ratzinger opublikował artykuł w Hochland, niemieckim czasopiśmie Idei. Jego opis końca świata chrześcijańskiego i jego wpływu na katolicyzm był bezlitosny. Według statystyk religijnych stara Europa to wciąż jeszcze całkowicie chrześcijański kontyngent, lecz nie ma drugiego podobnego przypadku, co do którego mielibyśmy aż tak dogłębną świadomość, że statystyki się mylą. Zwąca się jeszcze mianem chrześcijańskiej Europa od 400 lat to siedlisko nowego pogaństwa narastającego niepowstrzymanie w sercu kościoła i grożącego mu drenażem od wewnątrz. Wizerunek Kościoła Nowożytności w istotny sposób kształtuje fakt, że w zupełnie nieprzewidywalny sposób stał się on Kościołem Pogan i proces ten postępuje. Dzieje się tak nie jak dawniej, kiedy to doszło do powstania Kościoła z Pogan, którzy stali się chrześcijanami, lecz Kościoła Pogan, którzy zwą się chrześcijanami, lecz w rzeczywistości są Poganami. Surowa analiza duchowej kondycji powojennego katolicyzmu w jego europejskim bastionie pióra Ratzingera nie była jedyna. Postawił on te kwestie ostrzej niż większość autorów, ale podobne niepokoje zgłaszano od dziesięcioleci. W reakcji na te obawy o koniec świata chrześcijańskiego i jego spodziewane konsekwencje dla przyszłości katolicyzmu, nowe sposoby podejścia do głoszenia starych prawd, Badali już twórczy myśliciele katolicy z drugiej połowy XIX wieku i pierwszych sześciu dekad XX wieku. Ta odnowa katolickiego umysłu czekała na swój moment dziejowy. Jej protagoniści z połowy XX wieku wierzyli bowiem, że jeśli nadarzy się okazja, sposób zaangażowania katolicyzmu w nowoczesność może się zmienić kościół może uzyskać nową witalność w świecie postchrześcijańskim i możliwe będzie opracowanie skutecznych odpowiedzi duszpasterskich, które pomogą naprawić szkody wyrządzone przez nowoczesność jako ideologię. Głosy niektórych żyjących w XXI wieku zwolenników poglądu, że Sobór powszechny watykański II był straszliwym błędem, ulegają zwielokrotnieniu na skutek dwóch zjawisk, których nadejścia w czasie Soboru nikt się nie spodziewał. Mediów społecznościowych? i internetu, a bardziej gorączkowe z tych głosów odmalowują sobór jako rezultat niegodziwych spisków, w których uczestniczą katoliccy zdrajcy sprzymierzeni ze złośliwymi potęgami tego świata. Są też inni, którzy twierdzą, że Sobór na nowo zainicjował Kościół katolicki, że to, co się wydarzyło w Rzymie w pierwszej połowie lat 60. XX wieku, zapoczątkowało zmianę paradygmatu w katolickim rozumieniu siebie, analogiczną do rewolucji kopernikańskiej w kosmologii. Ale między głosami utrzymującymi, że Sobór był katastrofalnym błędem oraz tymi, którzy twierdzą, że zaprowadził on nowy, wspaniały katolicyzm istnieje uderzające podobieństwo. Oba stronnictwa wydają się w dużej mierze nieświadome powodów, dla których Jan XXIII uważał za konieczne odbycie się soboru powszechnego, jak również wydają się nieobeznane z rzeczywistym nauczaniem soboru watykańskiego II. Dalej istnieją też pełne życia obszary światowego kościoła, w których przyjęto sobór jako wezwanie do nowej energii ewangelicznej i misyjnej. Katolicy ci wcielają Sobór Watykański II w życie w parafiach, diecezjach, zakonach, ruchach odnowy, inicjatywach ewangelizacyjnych, placówkach edukacyjnych, instytucjach opieki społecznej i zakładach opieki zdrowotnej. I jakkolwiek wiele z tych żywych części kościoła znalazło się pod wpływem interpretacji Soboru zaproponowanej przez papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI, to nawet ci Soborowi Katolicy mogą być nie najlepiej zorientowani w głębszych powodach kryjących się za zwołaniem Soboru. Dlaczego generalnie konserwatywny i tradycyjny papież Jan XXIII sądził, że w okresie przybliżania się trzeciego milenium historii chrześcijaństwa Kościół katolicki wymaga nowego doświadczenia pięćdziesiątnicy, zesłania Ducha Świętego. Ogólnie rzecz biorąc, niewiele osób spośród najsilniej zaangażowanych w toczącą się katolicką debatę nad trwającym wydarzeniem Soboru Watykańskiego II interpretuje Sobór przez pryzmat jego pierwotnego zamiaru. Uczynienie tego... Otworzy jednak możliwość ustabilizowania Kościoła na nowo, tak aby kolejne pokolenia katolików mogły zrealizować wielką nadzieję Jana XXIII, że Sobór Watykański II zainicjuje nową epokę chrystocentrycznego i ewangelicznego witalizmu katolickiego. Chociaż w katolicyzmie nauczaniu Soborów powszechnych przypisuje się wyjątkową powagę i moc wiążącą, to na przeniknięcie tymi naukami rytmów życia katolickiego trzeba zazwyczaj czekać dłuższy czas. Na przykład potrzeba było co najmniej stulecia, żeby Kościół zaczął naprawdę żyć nauczaniem Soboru Trydenckiego, katolickiej odpowiedzi na reformacje protestanckie. Wszelkie poglądy, że Trydent przemówił, a Kościół stanął na baczność i szybko wdrożył jego reformy są fantazjowaniem. Taki sam trudny proces recepcji soboru na poziomie idei oraz wprowadzenia go w życie na płaszczyźnie duszpasterskiej można dostrzec w dziejach soborów pierwszego tysiąclecia. Fakt, że dziesięciolecia, które upłynęły od formalnego zamknięcia Soboru Watykańskiego II w 1965 roku do pierwszych dekad XXI wieku, były burzliwe i kontrowersyjne, nie wzbudziłoby zaskoczenia u takich gigantów historii Soborów jak święty Atanazy i ci, którzy ciągnęli dalej walkę z herezją arianizmu po pierwszym Soborze Powszechnym odbytym w Nicei w Azji Mniejszej w 300 w 25. roku. Czy święty papież Leon Wielki, którego interwencja w 451 roku określiła kurs doktrynalny soboru halcedońskiego, ale nie zdołała zasypać podziałów w kościele powstałych na tle relacji między bóstwem i człowieczeństwem w Jezusie Chrystusie? Czy też święty Karol Boromeusz, heroiczny arcybiskup Mediolanu, którego starania na rzecz wcielenia w życie postanowień Soboru Trydenckiego doprowadziły do tego, iż pewien niezadowolony osobnik, wściekły na arcybiskupa z powodu zreformowania zepsutego i bogatego zakonu, wystrzelił do niego w czasie, gdy ten odprawiał nieszpory w kaplicy swojej rezydencji. Zawziętość, ujawniająca się w licznych sporach prowadzonych po Soborze Watykańskim II, zasmuciłaby Jana XXIII. Ale same spory wcale by go nie zaskoczyły. Gdyż szczególnym obiektem jego zainteresowań jako historyka kościoła był właśnie Karol Boromeusz. Każda właściwa refleksja nad Soborem Powszechnym Watykańskim II musi sięgnąć wstecz, zanim spojrzy na teraźniejszość i na przyszłość. Wynika z tego, że najpierw należy przyjrzeć się pierwotnym zamiarom, z jakim Jan XXIII zwoływał Sobór, i zastanowić się, dlaczego papież Jan a także inni uważali to przedsięwzięcie za konieczne. Następnie musimy przyjrzeć się faktycznemu nauczaniu Soboru. Jest ono zawarte w 16 dokumentach Soboru Watykańskiego II i musimy je przeczytać uważnie i we właściwym porządku, tak aby te spośród nich, które są najbardziej autorytatywne doktrynalnie, kształtowały nasze rozumienie sposobów, jakimi Sobór odniósł się do określonych zagadnień duszpasterskich w życiu Kościoła. Jednak 16 tekstów Soboru nie wyjaśniało się samoczynnie nawzajem, a Sobór nie sprecyzował ich wzajemnych powiązań. Trzeba było dwóch ludzi Soboru, Karola Wojtyły i Josefa Ratzingera, by ofiarować Kościołowi autorytatywne klucze do właściwej interpretacji Soboru Watykańskiego II. Imponujący projekt. Podjęty za ich pontyfikatów odpowiednio papieża Jana Pawła II i papieża Benedykta XVI. Należy skorzystać z tych kluczy, a co więcej, trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje klucz uniwersalny do odkrycia głębokiego znaczenia Soboru Watykańskiego II. Dopiero wtedy. Jakikolwiek poważny katolik lub życzliwy obserwator katolickich spraw zacznie uświadamiać sobie trudności doświadczane przez katolicyzm w latach następnych po Soborze Watykańskim II i doceni jego trwałą i żywotną spuściznę. Nieniejsza analiza Soboru Watykańskiego II podąży tym torem i podejmie się odpowiedzi w odpowiedniej kolejności. Na kilka szeroko zakrojonych zagadnień: czy Sobór Watykański II był konieczny, a jeśli tak, to dlaczego? Czego dokładnie nauczał Sobór Watykański II i jak te nauki odzwierciedlają jego zamiary co do odnowienia Kościoła i uświęcenia świata? Jakie klucze odsłaniają pełny sens nauczania soboru i określają jego spuściznę na przyszłość? Przesłuchałeś właśnie fragment książki Uświęcić świat. Najważniejsza spuścizna Soboru Watykańskiego II. Kupisz ją na stronie wydawnictwa Esprit. Link w opisie. Nasze audiobooki znajdziesz w serwisie Esprit Audio. Link w opisie.